Witamy w najnowszej odsłonie Listy Fokusa. Dziś zaprezentujemy Wam kilku przedstawicieli świata zwierząt, na których raczej nie chcielibyście trafić podczas urlopu. Jeśli jesteście ciekawi, czy komar może być groźniejszy niż rekin, nie możecie przegapić odcinka pod tytułem Najgroźniejsze zwierzęta świata. Rekiny. Dramat. Ja słyszałem, że one wcale nie są takie groźne dla ludzi. Bo po pierwsze, musi być głodny, a on nie je codziennie. Po drugie, musi poczuć krew, to niech się dziewczyny martwią. Boję się takich dziwnych morskich stworzeń strasznie. Odwraca się brzuchem, kiedy atakuje ofiarę. I wtedy jest jakby błysk białego, pływak sobie płynie, widzi coś białego się pojawia, to już za późno na jakąkolwiek reakcję. W swoich długich czułkach, których ma kilkadziesiąt, w każdym takim jednym ze swoich czułków ma bardzo, bardzo dużo jadu. Tego jadu wystarczyłoby, żeby zabić kilkadziesiąt osób. I naprawdę minimalna dawka tej trucizny wystarczy na skórze, żeby całkowicie uniemożliwić i zaburzyć system nerwowy. Toksyna wydzielana przez tą żabę jest wyjątkowo niebezpieczna. Ona, no były badania robione tak, oczywiście statystyki są statystykami, ale taka pojedyncza porcja jest w stanie uśmiercić 10 dorosłych osób. Jest to potężne zwierzę, on nie musi słuchać wszystkiego, co się wokół dzieje. Oczywiście lwy potrafią upolować młodego bawoła, ale dorosły praktycznie wrogów nie ma. Zostańcie z nami. Już po przerwie zaprezentujemy Wam najgroźniejsze zwierzęta świata. Witamy po przerwie w naszym zestawieniu najgroźniejszych zwierząt świata. Zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje w nim niepozorna żabka, która w rzeczywistości jest najbardziej jadowitym płazem na ziemi. Przed Państwem liściołaz straszliwy. Liściołaz straszliwy to taka żółta żabka? To taka mała, cholerna żabka, którą nie wolno się bawić plemionom i plemionom indiańskim, znaczy szczególnie dzieciom, chociaż wiadomo, że jest taki naturalny pęd dzieci do żabek, tak? Każdy królewicz chciałby złapać swoją żabkę, nawet w wiosce indiańskiej, tylko że po zabawie z tą żabką nie wolno absolutnie niczego dotykać. Ani oczu, ani nie daj Boże po potrzebach fizjologicznych, cokolwiek, bo można zejść, bo gdyż ta żabka posiada na swojej skórce taką ślinkę, jaką my mamy normalnie na języczku, tylko że ta ślinka jej na wierzchu jest strasznie trująca. Nie mam doświadczeń z taką żabą. Na szczęście. Poza tym nie ma jej chyba w Polsce, więc spoko. Takich żabek z całej rodziny Dendrobatidae jest wiele. My mamy w ogrodzie zoologicznym kilka gatunków. W większości te wszystkie piękne, kolorowe żabki są bliskie wymarcia, dlatego że one zasiedlały bardzo niewielkie areały w Amazonii. Jak się wycina Amazonię, to właściwie bezpowrotnie giną te ich środowiska. Toksyna wydzielana przez tą żabę jest wyjątkowo niebezpieczna. Wiem, że jeden taki strzał takiego jadu może chyba kilka osób naraz zabić. Taka pojedyncza porcja jest w stanie uśmiercić 10 dorosłych osób, tak? Chłopa 80-90 kilo. I to Indianie wiedzą, amazońscy. Zwiotcza mięśnie, więc zwiotcza również mięśnie, które są odpowiedzialne za oddychanie i my nawet przy dużej świadomości po prostu dusimy się. Indianie wykorzystują potem, znaczy co bardziej leniwi, to ściągają wtedy tę truciznę z łapek swoich dzieci, tak? Mówiąc, nie myj rączek, tatuś zatrujesz szałę. I potem strzela i wraca z jakimś pawianem czy z jakimś innym zwierzakiem. W sumie tak się zastanawiam, jak się taką żabkę namoczy na grocie, tak? A potem się ten grot wprowadzi w jedzonko później. To skąd oni wiedzą, jak oni mają wysać potem tę truciznę z tego zwierzaka? Jak oni tak sobie spokojnie siadają do kolacji i jedzą taką małpkę, czy takiego zwierzaczka? Chyba że te kąski najgorsze zostawiają dla teściowej. Te żabki są trujące, ale tylko w naturze. Kiedy jedzą konkretne owady, a te owady zjadają konkretne rośliny. I te toksyny pochodzą z roślin, kumulują się w organizmie żabki. Ona jest wydzielana ta toksyna przez skórę w razie podrażnienia. Indianie rzeczywiście molestowali te żabki na różne sposoby, zmuszali do wydzielenia tej toksyny, brali to na strzały, używali do polowania, czy też do walki z sąsiednimi plemionami. W ogrodzie zoologicznym one nie mają tych toksyn. Jest pytanie, czy jak wrócą do natury, czy będą miały znowu zwyczaj zjadania określonych owadów, żeby wróciła ta toksyczność, no ale póki co hodujemy je, eksperymentujemy z różnymi metodami hodowli, bo są naprawdę wyjątkowo piękne, chociaż w naturze mogą być trochę niebezpieczne.
Kolejne miejsce na naszej liście zajmuje zwierzę, na które raczej trudno się natknąć w Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że ten parzydełkowiec ma na sumieniu więcej ofiar niż rekiny i płaszczki razem wzięte. W naszym zestawieniu najgroźniejszych zwierząt świata pojawia się osa morska. Jest w morzach sporo różnych organizmów, które mogą być drażniące, toksyczne i rzeczywiście mogą powodować poparzenia skóry. Meduzy są jednym z takich. Nawet taka zwykła hebia modra, którą mamy na plażach, ona też nie jest tak zupełnie obojętna. Dzieci ją biorą na ręce, ale to tak naprawdę może powodować pewne podrażnienia skóry, zwłaszcza u osób delikatniejszych. Osa morska to jest taka bardzo fajna nazwa, ciekawa. A co się za nią kryje? To tak naprawdę meduza, dosyć duża meduza i ona zaliczana jest do jednych z najbardziej faktycznie takich najgroźniejszych zwierząt świata, dlatego że w swoich długich czułkach, których ma kilkadziesiąt, w każdym takim jednym ze swoich czułków ma bardzo, bardzo dużo jadu. Tego jadu wystarczyłoby, żeby zabić kilkadziesiąt osób. Osa morska to takie fajne zwierzątko, obłe, przeźroczyste, nawet ładnie, można podziwiać, ale pod żadnym pozorem nie można podpływać, dotykać, macać. Mężczyźni mają z tym największy problem, bo to ma takie obłe kształty i to się może kojarzyć jednak. Facetowi takiemu prawdziwemu, testosteronczykowi, to ciężko jest się oprzeć, więc dopływa, łapie, a potem już wiadomo, że tą ręką niczego nie dotknie przez pół roku. Po kontakcie z taką osą morską, poparzenia to jest najlepsze, co może się przytrafić, ale niestety, czy u osób wrażliwych, czy u osób, które miały potężny kontakt, mówię o powierzchni i ciała, tak, ilość tych parzydełek na pięciometrowym warkoczu tej osy morskiej, kontakt z dużą powierzchnią skóry człowieka może doprowadzić do śmierci. Jak się zabezpieczyć? Prawdopodobnie najlepsza forma to po prostu zabezpieczyć swoją skórę, czyli być może w jakiejś przynajmniej cienkiej piance neoprenowej, czy w jakimś takiego typu skafandrze, który będzie nieprzenikliwy dla tej toksyny. W Polsce nie miałam żadnych nieprzyjemnych doświadczeń z meduzami, raczej były one zawsze gdzieś na brzegu i takie to już było takie meduzy, które już może wyrzuciło, one były już półmartwe właściwie i ja się zawsze nachylałam i oglądałam te meduzy, bo one są piękne po prostu. Nawet na wybrzeżu Bałtyku, ja pamiętam jak byłem mały, że był jakiś popłoch, bo my przyzwyczajeni do tych tysiąca czasem wyrzutów takich meduz na plaży, gdzie zalegają. Czasem było, ktoś krzyczał czerwona meduza, wtedy wszyscy leczyli. Rzeczywiście zdarzały się też i u nas takie parzące meduzy. Oczywiście to jest na zupełnie inną skalę, ale też był popłoch na plaży i ludzie się tego bali. Z całą pewnością pływak gdzieś głęboko w oceanie, na południowym Pacyfiku, w okolicy Australii, gdzieś w tamtych regionach, gdyby chciał sobie popływać tak po prostu w morzu, to może by nie spotkał rekina, ale miałby szansę właśnie spotkania osy morskiej, a to mogłoby być bardzo niebezpieczne. Wychodzimy na moment z wody i wracamy do Ameryki Południowej. To właśnie stamtąd pochodzi kolejny bohater naszego dzisiejszego programu. Na naszą listę podstępnie skrada się najbardziej jadowity pająk świata, czyli wałęsak brazylijski. Wałęsak brazylijski to taki pająk. To jest najgroźniejszy pająk na świecie! Wałęsak brazylijski, jak sama nazwa wskazuje, na szczęście znów nam nie zagraża. Pająk zamieszkujący Amerykę Południową. Ostatnio nawet widziany w Polsce, w jednym z supermarketów. No stwór dotarł do Polski na szczęście mocno wycieńczony i nikomu krzywdy żadnej nie zrobił, natomiast strach był, w mediach było o nim bardzo głośno. Dotarł do nas do Polski właśnie z Brazylii z transportem bananów. To taki samotnik, taki pajączek. Wydaje mi się, że takich może niekoniecznie dość dużych rozmiarów, chociaż może bzdury opowiadam, ale nigdy w życiu się z nim nie spotkałem. Natomiast słyszałem, że wszystkie tarantule i inne pająki to salutują, jak go zobaczą, tak? Bo to jest taki gość, taki generał wśród wszystkich pająków, tak? On się wałęsa, on nie musi znać drogi do domu, on nie goni pożywienia, bo jak on se strzeli z palca, to mu inne pająki przynoszą żarcie. Chodzi o to, żeby nie zgłodniał, bo jak zgłodnieje, to jest taki cholera jadowity, że co by nie spotkał po drodze, to upoluje, najpierw wpuści jad, więc to strasznie boli podobno, strasznie piecze, rozwala, to się babrze. Nawet jak ktoś ucieknie przed takim wałęsaczem, to nie ma sposobu na to, żeby wyleczyć ranę, która została ugryziona przez niego. Ciekawy pajączek, całkiem sporych rozmiarów i bardzo, bardzo agresywny i
jadowity. Objawy, które występują u mężczyzn po ukąszeniu tego pająka, są zadziwiające. Na początku mężczyzna może nawet się ucieszyć z takiego obrotu sprawy, ale no, rozwój tego nie jest wcale taki dobry. Wiem, że jad wałęsaka brazylijskiego ma takie działanie, że bardzo podnosi ciśnienie krwi i ścina białko, i mężczyźni, których ten pająk ugryzie, mają później długotrwały wzwód, wskutek czego umierają. Mężczyzna, to jest efekt uboczny działania toksyn tego pająka, doznaje solidnego wzwodu, który trwa kilka dobrych godzin, może być nawet męczący. No i to jest tylko pierwszy przyjemny objaw, później niestety są objawy coraz gorsze i ogólnie może się to kończyć nieszczęściem. Że taki wzwód trwający 10-15 minut to jest coś przyjemnego, ale trwający 5 godzin to już jest męczarnia, a pamiętajmy, że oprócz tego wzwodu jeszcze właśnie serce szwankuje, wątroba siada i generalnie umieramy w bólu i w mękach, więc to absolutnie nie jest przyjemne, to było powiedziane w cudzysłowie. Ten wzwód jest wywoływany przez tlenek azotu, który on rozszerza naczynia krwionośne w prąciu, więc stąd osiągamy wzwód. Natomiast ukąszenie powoduje zwiększenie tego tlenku azotu i taki efekt kliniczny. Masakra, jak ja bym zobaczyła takie... A przecież skąd ja mogę wiedzieć? No pająk, no, od razu mi się... on jest pewnie duży. Z tarantulą by mi się skojarzył, czy coś? Jeżeli ktoś w tropikach gdzieś w Brazylii będzie miał nieuzasadniony wzwód, powinien się zgłosić do lekarza. Wracamy jeszcze na moment do wody, ale ostrzegamy, miejcie oczy dookoła głowy. W końcu nigdy nie wiadomo, gdzie może czaić się nasz kolejny bohater zestawienia najgroźniejszych zwierząt świata. Jedyny w swoim rodzaju, nazywany maszyną do zabijania. Żarłacz biały. Szczęki Stevena Spielberga. Tak, to okropny film. Arcydzieło kina, absolutne arcydzieło kina. Oczywiście po obejrzeniu kilku filmów pod tytułem Szczęki, no raczej nie darzymy tego stworzenia dużą sympatią. Jest to zwierzę bardzo agresywne, potrafi atakować i rozrywać i wyrywać kawały mięsa potężne. Znowu ja słyszałem, że one wcale nie są takie groźne dla ludzi. Bo on po pierwsze musi być głodny, a on nie je codziennie. Po drugie musi poczuć krew. To niech się dziewczyny martwią. Po trzecie, słyszałem, że umiejętne przeszkolenie przed atakiem rekina jest w stanie uchronić nas no, w 90%. To znaczy, trzeba go strzelić w nos, podpuścić i strzelić w nos. Poza tym, żeby on mógł dziabnąć, to on musi tak przyjąć pozycję kolankowo taką tą tam, taką tam, na boczku taką, bo inaczej on nie jest w stanie ich sadzić do gęby, bo on musi się przechylić i se capać tymi ząbkami z boku. Jest to zwierzę niebezpieczne. No, on ma taką cechę niezwykłą, gdyż odwraca się brzuchem, kiedy atakuje ofiarę i wtedy jest jakby błysk białego, pływak sobie płynie, widzi coś białego się pojawia, to już za późno na jakąkolwiek reakcję. Żarłacz biały jest też jedynym rekinem, który wystawia łeb ponad powierzchnię wody i obserwuje swoją ofiarę. Ogólnie rzecz biorąc jest to ogromny rekin, niestety mocno przetrzebiony z powodu no, jakby drapieżnictwa człowieka. Człowiek zjada jego płetwy, poza tym boi się takiego dużego rekina. Nie jest to największy rekin, jakiego znały oceany. Kiedyś występowały rekiny olbrzymie, których zęby są naprawdę solidne, więc to musiał być rekin kilkukrotnie większy od tego żarłacza białego. My ciągle tak naprawdę mało, słabo znamy te żarłacze. Mało wiemy o ich życiu. Są w tej chwili badania różne prowadzone, ale żarłacze są rzeczywiście odpowiedzialne za ataki na ludzi, chociaż człowiek nie wpisuje się w obraz normalnej ofiary tego rekina. Ma niesamowitą umiejętność lokalizowania ofiar. On potrafi wykryć z odległości 5 km, tak, 5000 metrów, olbrzymia odległość w wodzie, kilka erytrocytów, kilka cząsteczek, komórek krwi, określa się tak o PPM, tak, części milionowych, tak, w milionie cząsteczek wody 2-3 erytrocyty i on po tych 5 km będzie zaalarmowany i śmignie i zlokalizuje ofiarę. Podejrzewa się, że on atakuje człowieka przez przypadek, przez pomyłkę, albo kiedy poczuje krew i będzie człowiek obok, w tym amoku wtedy może dojść do ataku, albo kiedy człowiek płynie na desce jakiejś, surfingowej czy jakiejkolwiek innej, wtedy może przypominać fokę, która jest naturalną zdobyczą rekina. I druga umiejętność też tego żarłacza jest taka, że on wyczuwa napięcie elektryczne, tak? Wykazuje elektrolokację, czyli no, nasze serce, znaczy nasze zwierzęce, tak? Również ludzkie serce wytwarza impulsy elektryczne i
napięcie generowane przez ludzkie serce żarłacz jest w stanie z kilkuset metrów znów wyłapać, no i nakierować swoje zębiska na nas. To było tak, że raczej chyba dzieciaki między sobą myśmy się bawili, że ktoś kogoś straszył, że nie wchodź do wody, bo rekiny. Tak, ja miałam chyba nawet taką zajawkę w pewnym momencie, że się bałam. Właśnie chyba jak oglądałam te wszystkie filmy dzikie. To są też zwierzęta bardzo bojaźliwe tak naprawdę. I tak jak większość zwierząt, też ludzi się boją. Z drugiej strony są bardzo ciekawskie, więc mogą pływać dookoła nas i obserwować, kim my tu jesteśmy. No i mawia się, że wtedy dobrze jest przybrać pozycję pionową, nie robić właśnie tych gwałtownych ruchów, nie machać rękoma, nie siać paniki w wodzie. I on po prostu tak sobie popływa, zrobi kilka kółek i odpłynie. I ponownie zmieniamy klimat. Przenosimy się na czarny ląd, gdzie czas płynie jakby trochę wolniej. Ale tylko do czasu. Uwierzcie nam na słowo. Nie chcielibyście wiedzieć, jak wygląda zdenerwowany bawuł afrykański. Bawuł afrykański to jest takie potężne zwierzę. To jest taka jedna wielka masa mięśni, zbitych mięśni. Ma bardzo przyjemną w sumie twarz, taką wręcz historyczną. Jak się mu przyjrzeć z bliska, to jakby miał takie mocno nawoskowane i nażelowane włosy z dwoma lokami po boku. To są jego rogi, takie gigantyczne rogi, które oblewają mu jakby czaszkę. Jest to potężne zwierzę. Często jak oglądamy w telewizji, nie mamy jakby skali porównania. Natomiast pierwszy raz jak się spotkałem z bawołem afrykańskim, miałem wrażenie, że to jest gigantyczne, ogromne zwierzę. On mi się kojarzy z takimi rogami wielkimi, którymi może rozszarpać nawet lwa. Bawuł afrykański, zwany bawołem kafryjskim, ogromne zwierzę, potężne. Samiec może ważyć pewnie około tony. Zaliczany do Wielkiej Piątki, także myśliwi zawsze mieli satysfakcję z upolowania bawoła, no bo to rzeczywiście niesamowite trofeum, wielka czacha, te rogi, takie rozbudowanym takim kaskiem. To jest dziwne, bo tak silne, ale chyba jednak płochliwe. Jeśli stwierdzą, że my, niegroźni, nie mający złych zamiarów, zbliżamy się no, w takim dość szybkim tempie, jak dla bawoła, tak? On sobie może stać w krzakach nawet ciernistych, ale ma tak grubą skórę, że potrafi z tych krzaków wypędzić z prędkością lokomotywy, wyskoczyć i zaatakować człowieka, który być może wcale nawet nie wie o tym, że jest tam bawuł. Może to być krowa z małym, może to być byk rozwścieczony, zdenerwowany po walce z innym, czy też z obecnością innego, czy też wręcz ranny. To taki przeżuwacz, który patrzy na nas i stwierdza, co to za jakiś homo sapiens, po prostu odważny, głupi, czy co? To jest jego zły dzień. Widzę to, że to jest jego zły dzień. Jeszcze jeden krok, chłopie, i przełamujemy, że tak powiem, tę barierę bezpieczeństwa dla bawoła. Wtedy ten przeżuwacz wypuszcza tę trawę, a może to wszystko przez tę trawę właśnie, i wtedy taki nahajowany prosto leci na takiego zawodnika, na przykład człowieka, i takie człowieki to muszą po prostu uciekać, pizgać na lewo i na prawo, bo to bydle nagle po prostu zamienia się w krwiożerczą bestię i nie wiem po co, ma zamiar zdeptać, rozszarpać. Pamiętajmy, to jest tylko zwierzę, kurczę, ono się może wystraszyć byle czego, nie wiem, błyśnięcia krzyku czy szumu wiatru, tak, i już zaatakowane będzie szarżował, zwłaszcza jak zobaczy, nie wiem, człowieka, który jest sam i dla niego to jest żaden przeciwnik, bo on go woli staranować niż przed takim uciekać. Jest to zwierzę, które ma zmysły rozwinięte w stopniu średnim, powiedziałbym. On żyje w grupie, w masie, więc tak naprawdę jest to potężne zwierzę, on nie musi słuchać wszystkiego, co się wokół dzieje. Oczywiście lwy potrafią upolować młodego bawoła, ale dorosły praktycznie wrogów nie ma. Nadszedł czas na ostatniego bohatera w naszym dzisiejszym programie. I choć dla wielu z Was może to brzmieć jak pomyłka, to nie ma tu miejsca na żaden błąd. Właśnie tak, za śmierć największej ilości ludzi na świecie co roku odpowiada niepozorny komar. Bardzo często jest tak, że kiedy myślimy o różnych niebezpiecznych zwierzętach, to myślimy o tych, które faktycznie potrafią być groźne, tak? Które otworzą wielką paszczę z kłami i nas rozszarpią na kawałki, a zapominamy o tym, że tak naprawdę zwierzęta, które są odpowiedzialne za największą ilość śmierci w przypadku człowieka i nie tylko człowieka, to są często zwierzęta bardzo, bardzo malutkie, z pozoru niewinne. Komary same z siebie groźne nie są, tak? Mamy całą masę gatunków komarów i chociażby te występujące
w naszym klimacie, no to wiemy, że oprócz jakiegoś tam nieprzyjemnego swędzenia i jakieś tam zaczerwienienia, kłopotu nie sprawiają. Słyszałem, że najbardziej jadowitym zwierzęciem na świecie to jest ślimak stożkowy mieszkający u wybrzeży Australii. A tu się okazuje, że jednak jakby w kupie siła, jak to się mówi, tak? Chociaż na kupie to się nie hoduje. Hoduje się to na własnej krwi. To okazuje się, że to komary mordują miliony ludzi na świecie, ale to nie, że tam przystał, że jakiś wampisz czy coś takiego, tylko że roznosi choroby, ogólnie uznane za choroby śmiertelne. Tak, komary rzeczywiście spowodowały na pewno ogromną ilość ofiar wśród ludzi za sprawą malarii, którą roznoszą. Te komary, które te malarie roznoszą, to są konkretne gatunki, są one rozpoznane. Komary są wszędzie, mogą wszędzie się przenosić, tak? I są małe, szybkie, zwinne i gryzą, okropnie gryzą. Komary są bardzo niebezpieczne, bo przenoszą choroby, a często potem nawet nie wiemy, skąd je mamy, tak? Są leki, które można brać profilaktycznie, ale one zaburzają trochę koncentrację, zaburzają pracę wątroby, nie są bezpieczne i można tak naprawdę zepsuć sobie wątrobę. Znam takie przypadki, że ktoś wrócił z ciężko chorą wątrobą, biorąc właśnie tylko leki przeciwmalaryczne profilaktycznie na Madagaskarze. W każdym razie trzeba pytać miejscowych, dowiadywać się w przewodnikach, jakie leki. W razie wystąpienia objawów, no to trzeba oczywiście pójść do lekarza i zastosować miejscowe leki, miejscowe leczenie, dlatego że to, co my wiemy, nie musi działać w danym regionie, bo są różne gatunki komarów, różne rodzaje malarii, więc leczenie raczej na miejscu. Znam ludzi, instruktorów, którzy nurkowali w Azji Południowo-Wschodniej, czy właśnie ludzi mieszkających w Afryce. Niestety nikomu, kto jest tak długo narażony na te ukąszenia komarów, nie da się przed niektórymi z tych chorób uchronić. Kończymy już nasze odwiedziny u najbardziej śmiercionośnych zwierząt naszego globu. Jeśli ciągle Wam mało, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków naszego wyjątkowego zestawienia. Tylko w Focus TV.